Witam Was, kochani, z dobrymi wieściami. A dobre wieści są takie, że do Boga, naszego Ojca, naszego Stwórcy, do życia wiecznego, do tego, który obdarzył nas nieśmiertelnością, nie jest wcale tak daleko. Nie jest daleko dlatego, ponieważ życie, Bóg jest życiem, Stwórca jest życiem. Życie jest wszechobecne. Życie jest w każdym jednym z nas, w każdej duszy, w każdej roślinie, w minerałach, zwierzętach, w każdym bliźnim. Nieważne, czy jest narodowcem, czy należy do PO, czy należy do CIA, czy jest członkiem jakiegoś tajnego zakonu, to wszystko nieważne. To się nie liczy na planie ponad i poza materialnym. Liczy się tylko wieczna prawda. Wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga Stwórcę, przez wieczne życie i wszyscy jesteśmy mieszkańcami wiecznej Ojczyzny, do której wracamy z uczuciem miłości w sercu. Miłości nie tej ziemskiej, przebiegunowanej. Miłości, która płynie przez szóste centrum świadomości. Miłości bezinteresownej, bezwarunkowej do całego stworzenia, takiego, jakim ono jest. Do stworzenia bez dobre, niedobre, właściwe, niewłaściwe. Tu liczy się tylko jedno. Czy ja jestem świadom, że jestem nosicielem miłości? Świadom, że miłość promieniuje poprzeze mnie, poprzez moje ciało, poprzez moją aurę. I łączy mnie i jednoczy z każdym bliźnim. Z każdym, podkreślam, z każdym. To jest piękne i to są dobre wieści. Nie osądzamy bliźnich, nie oceniamy bliźnich. Bliźnich czujemy. Nie żyjemy ze wszystkimi w jedności, należąc do tej samej partii, przekabacając się na taką czy inną religię, łącząc się w takim wyznaniu. Wyznajemy tylko jedno – miłość do Stwórcy, który kocha nas i widzi w każdym jednym z nas swoje stworzenie, swoje dziecko. Także w roślinach, minerałach i zwierzętach, ponieważ wszystko to są promienie tego samego pracentralnego Słońca. Serca kosmosu, który bije coraz intensywniej i promieniuje coraz intensywniej miłością. Tego nie można zrozumieć logicznie, mentalnie, to można wyczuć psychicznie. Miłość w sobie czujemy lub oddalamy się od tego stanu świadomości i mówimy, ja tam nic nie czuję, bądźmy ludźmi. Jesteśmy przecież tylko ludźmi. Nie, kochani, bo nawet gdybyśmy byli tylko ludźmi, nadal możemy być nosicielami miłości i z szacunkiem, z miłością traktować innych ludzi, nawet tych myślących inaczej, nawet tych, którzy postępują niewłaściwie. Każdy z nas ma prawo postępować niewłaściwie, każdy z nas ma prawo tworzyć sobie przyczyny i każdy ma prawo później zażyć skutków. Więc lepiej twórzmy sobie karmę, pokarm, karmę pozytywną, bo to, czym promieniujemy, to do nas wróci zmożoną siłą. Najlepiej jest, to wiem z doświadczenia, promieniować miłością. Bezinteresowną miłością. Po prostu pogodzić się, że nie wszyscy tak tańczą, jak ja bym im grał, nie wszyscy chcą tak myśleć, jak mnie by się to podobało.
Każdy ma prawo do wolności, na ile ją pojmuje. Oczywiście jest granica. Jeżeli ktoś nadużywa miłości jako siły i na swój sposób stara się tą energię, tą świętą energię miłości zużyć dla swoich potrzeb, to z miłością nie idziemy za potrzebą. Kto jest w potrzebie, ten zmarnotrawił energię, ten zmarnotrawił świętą miłość. To nie są jakieś moje wymysły. Przede mną byli tacy, którzy też uczyli o miłości, o wiele więksi i tkwili w tej miłości o wiele głębiej, bo sami byli miłością, na przykład Chrystus, na przykład prorocy. Prawdziwi prorocy, nie ci, którzy pięknie mówili i słodko, ale zakwaszali nawet dzban miodu. Jeżeli ktoś kocha bliźniego swego, to wyzwala się od samego siebie, od swojego człowieczeństwa, od swojego zczłowieczenia, od swoich pojęć. Jesteśmy tylko ludźmi, a my Polacy, a u nas w Rosji, a my, we Americans. To wszystko jest nieistotne. Istotne jest, czy kocham bliźnich, na ile rozumiem, co to znaczy kochać bliźniego, jak siebie samego, a Boga Ojca, czyli życie w każdym w nas. Nade wszystko. Podnieść rękę na drugiego człowieka, to podnieść rękę na życie. Czy każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę? Czy na tyle czuje w sobie miłość, że mógłby w niektórych drastycznych wręcz okolicznościach nie podnieść ręki na bliźniego? Tłumaczyć to choćby obroną własną, obroną słabszego, obroną swojej rodziny, swoich bliskich, mówiąc od razu, że inni są dalsi. Ja nie mówię tego na planie materialnym, ja to mówię na planie duchowym. Tu już nie ma bliskich i dalszych. Wszyscy jesteśmy sobie bliscy i wszyscy nazywamy się w języku polskim bliźnimi, bo każdy z nas niesie jakieś blizny z przeszłości na sobie, nie na ciele, na sobie, jako duszę. I ci, którzy nam te blizny stworzyli, trzeba im wybaczyć. Oni czekają na nasze wybaczenie, bo nie mogą się rozwijać dalej. Wybaczając im, wchodzimy właśnie w stan miłości bliźniego, bezinteresownej miłości. Wiecie, kochani, zaproszono mnie do Izraela niedawno i byłem tam 2 tygodnie. I byłem zaproszony przez 2 rodziny, które znają mnie sprzed 15 lat. Ja byłem ich terapeutą kiedyś, kiedy jeszcze nie było holopatii. I jako psychoterapeuta znalazłem się na ich drodze, a oni na mojej drodze życia i życie nas zjednoczyło w ten sposób, że ja mogłem pomóc im w pewnym momencie, kiedy stanęli na rozstaju drogi. Ludzie, którzy kiedyś poznali się jako młodzi ludzie i postanowili żyć razem ze sobą i mieli już dzieci, które zaczęły dorastać i nagle coś między nimi się zepsuło. Nie mogli się tolerować już. Każdy z nich chciał się wyzwolić z tego ziemskiego małżeństwa, z tego przymusu odgrywania ról. Tata, mama, mąż, żona. Ról. Zabrakło im wtedy miłości. Oczywiście to się odbija na wszystkich planach egzystencji, również na planie seksualnym.
skracając tą historię i nie chwaląc się. Po prostu ja wtedy już czułem to i rozumiałem to, że bez miłości nic się nie uda. Bez miłości ten świat zginie. Narody tak zwane, gdzie się... Co to są narody? Że w jakimś sektorze na tej planecie narodziło się wielu osobników, których zaprogramowano, myślcie w ten sposób i oni się zgodzili i myślą w ten sposób. Jesteśmy Izraelczykami, jesteśmy Polakami, jesteśmy muzułmanami, jesteśmy Mongołami, ale tak naprawdę jesteśmy cząsteczkami tego jednego wielkiego światła, którym jest pole miłości. Einstein powiedziałby zjednoczone pole. Pole zjednoczone. W zjednoczonym polu uzupełniamy to pole sobą, a to pole uzupełnia nas sobą. Powtarzam, ten monolog nie pochodzi z planu materii, a już na pewno nie materializmu. To pochodzi ze stanu eterycznego, czystej miłości. Taka miłość jest eteryczna, każdy z nas ma ją w sobie. I kochając bliźniego takim, jakim on jest, zbliżamy się do Boga. W sobie i w nim i dookoła nas. I widzimy Boga w każdym kamieniu, w każdej roślinie, w każdym krysztale, w każdym zwierzątku morskim czy powietrznym, w każdym drzewie. To nie są tylko dekoracje. Wprawdzie to hologram, a jednak przenikany życiem. Bez życia nie ma nic, bo Bóg jest wszechobecny. Nasz hologram jest ożywiony skradzioną na chwilę energią dzięki miłosierdziu i dopustowi Stwórcy. Wracając do moich znajomych w Izraelu, z radością zobaczyłem, że udało się tym ludziom wrócić z powrotem do tego stanu, w jakim zakochali się, używając ludzkiego języka, w sobie 50 lat temu. Kiedy ich poznałem 40 lat temu, może 35 lat temu. Pogodzili się, zaczęli się respektować nawzajem, zrozumieli, że każdy ma prawo do wolności i do swojego rytmu dojrzewania. Zrozumieli, że każdy kwiatek ma swój kolor, swój kształt, swój zapach i swoje miejsce w tym wielkim kosmicznym ogrodzie. To jest miłość. Miłość to nie jest tylko to, że się całujemy, idziemy do kina, czy mamy się za rączki, bierzemy szampana i op, do łóżka. A little bit fun, Amerykanie mówią, troszkę radości. Nie, rezygnujemy z troszkę radości. Bóg jest radością, Bóg jest w nas i Bóg chce widzieć zawsze szczęśliwe, radujące się dzieci z tego, że żyją, z tego, że żyje z bliźnim i z bliźnimi. Bóg widzi w nas doskonałe istoty, które stworzył. Pozwólmy Bogu patrzeć przez nasze oczy i widzieć naszych bliźnich jako istoty doskonałe. Nie każdy to potrafi. Każdy jest wolny, może się uczyć tego, może się przyzwyczaić do tego, tak jak się przyzwyczaił palić papierosy, czy wykonywać takie ruchy, czy inne. Ja to wszystko też mam za sobą. Kochani, tylko miłość nas wyzwoli. Tej sytuacji, jaka teraz powstała, nie tylko w Europie, na ziemi, tylko Bóg może nam pomóc. Bóg jest miłością. I tylko ci się ostaną, a reszta zostanie, ci się ostaną w centrum cyklonu, gdzie jest zawsze spokój i cisza. Reszta zostanie w tym wirze wyrzucona w przeświat, a bez natury, bez dojrzałości, bez matury nie dadzą sobie rady. Materia zostanie przetworzona powoli, stopniowo, z powrotem
w światło, bo światło jest naszą wieczną ojczyzną. Światło jest miłością. Światło jest prawdą, którą my wszyscy jesteśmy i tą prawdą, tym promieniowaniem wypełniamy cały wszechświat, który jest naszym wspólnym domem. To nie jest żadne kazanie, to nie są moje wymysły, to nie jest Ewangelium Romanum. Ja się dzielę z wami tym, co w tej chwili czuję jako dusza żyjąca chwilowo w ludzkim ciele, tak jak wy. To są dobre wieści, z takimi was zostawiam i tylko z takimi będę do was wracać. Do następnego razu, kochani. To jest rzeczywistość.